bardzo znacząca chwila, dlatego że długo oczekiwana inwestycja, jak widać, jest rozkręcana, bo już jest na razie tylko dziura, co prawda, ale wiemy, że za chwilę będą stawiać mury. Mimo wyasygnowania wcześniej przez pana premiera 10 milionów złotych na dodatkowych środków na budowę, może nie starczyć wobec sytuacji, które są w tej chwili rynkowych, budowlanych i tak dalej, i trzeba wesprzeć uniwersytet. No i wtedy zapadła decyzja, żeby 6 milionów kolejne można było dorzucić. I rzeczywiście tutaj po negocjacjach, panie premierze, udało się. Myślę, że ta kwota już jest do państwa dyspozycji. Pozwolicie państwo, że symbolicznie wręczę ten czek, dosyć duży, uzupełniający kwotę, tak żeby spokojnie budowę prowadzić. Zobaczcie, kochani państwo, widzicie, nie byłoby tego sukcesu, gdyby właśnie nie było pomocy finansowania z zewnątrz. Ta inwestycja ma pewien szerszy, głębszy sens. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że po katastrofie wywołanej koronawirusem nic nie będzie już takie jak przed tą pandemią. Musimy zmienić model rozwoju gospodarczego Polski, musimy stawiać na inwestycje, zwłaszcza w obszarach najbardziej nowoczesnych. To, że za naszymi plecami toczy się ta inwestycja, to jest dobra wiadomość doraźnie dla polskiej gospodarki. Potrzebujemy jak najwięcej tego typu informacji, tego typu pozytywnych sygnałów. Polska będzie się rozwijać w takim stopniu, w jakim będzie inwestować w rozwój nowoczesnej nauki, w rozwój edukacji na każdym poziomie, od przedszkoli po uczelnie. I oczywiście na bazie tej nowoczesnej edukacji, na bazie świetnie wykształconego młodego pokolenia będziemy rozwijać nowoczesne branże gospodarcze. Rzeczywiście potrzeby tych dwóch wydziałów, Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Nauk Społecznych, myśmy dostrzegali dużo, dużo, dużo wcześniej. Też należą się podziękowania wszystkim za to, że w tak trudnych warunkach potrafili prowadzić kształcenie i rozwijać się naukowo, i wierzę w to, że to wsparcie, które dzisiaj otrzymujemy, będzie przekładało się na jeszcze lepszy rozwój i w kontekście nowej ustawy będziemy mogli poszczycić się po zmianie tych warunków wyższą kategorią naukową, dyscyplin, które są z tymi wydziałami związane. Olsztyn zasługuje na duże inwestycje, na wsparcie państwa i duże inwestycje. Inwestycja w Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jest de facto inwestycją w nasze miasto, bo to jest jedyna szansa na dynamiczny rozwój Olsztyna.